wideo, opis roweru Cortina Ecomo. Jest to rower z silnikiem z tyłu, przyrzutka zewnętrzna, bateria też jest przy bagażniku. Tutaj mamy też taki wyświetlacz, dosyć charakterystyczny, też większy. On ma dosyć dużo funkcji. Na innym filmiku będzie pokazane, jak go obsługiwać. On jest tutaj akurat już w tym egzemplarzu, jest trochę wyjechany. Normalnie tutaj są takie te szare przyciski, tak jak te. Co można powiedzieć o rowerze? Rower jest na 24V, więc wiadomo, można powiedzieć, że jest trochę słabszy, ale działa całkiem fajnie, nie czuć tej różnicy. Z przodu ma amortyzator. Fajnie działa ten silnik z tyłu, on właśnie ma raczej pozytywne opinie. Co jeszcze można tutaj powiedzieć? Rower jest stosunkowo lekki. Wiadomo, no, ile rowery elektryczne mogą być lekkie. Całkiem fajnie się jeździ, te klienci też są często zadowoleni z tych Cortin, bo są to dosyć proste rowery. Oczywiście nie trzeba ich przypisywać ani nic, więc jeśli coś się psuje, to spokojnie wymieniamy na coś innego i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że tą krótką recenzją coś pomogłem. Jeśli tak, to zostaw proszę suba. To zdecydowanie mi pomoże w rozwijaniu kanału. Dzięki, cześć!